마시야. Dlaczego mi nie chcesz powiedzieć? Zrozum, robię to wszystko dla twojego dobra. Czy to, co masz na twarzy, zrobił ci twój ojciec? Nie chcę o tym rozmawiać. Ale dlaczego? Proszę. Wiem, że to dla ciebie bardzo trudne. Ale opowiedz mi, co się wydarzyło. Uderzył mnie w twarz. Powiedział, że nie zasługuję na szacunek. Że popełniam za dużo błędów. Bartek, o jakich błędach ty mówisz? Mam kłopoty w szkole. Po prostu sobie nie radzę. Pewnie sobie na to zasłużyłem. To nie twoja wina. Jestem po to, żeby ci pomóc. Możesz mi zaufać. Nie zostawię cię z tym samego. Dzień dobry, w czym możemy pomóc? Dzień dobry, nazywam się Anna Przystał. Chciałabym złożyć skargę na pana Idczaka. Wielokrotnie bił on syna bez powodu, ale dzisiaj dziecko przybiegło do mnie całe zakrwawione. Pan Idczak narusza prawa dzieci i zagraża ich normalnemu funkcjonowaniu. Proszę o pomoc. Ponieważ Bartek boi się tam wrócić. Oczywiście. Zajmiemy się tym jak najszybciej. Dzień dobry. Dzień dobry. Policja. Czy zostałam pana Idczaka? Tak, ale co się stało? Pójdzie pan ze mną. Został pan oskarżony o pobicie dziecka. Zapraszam. Ja? Tak, pan. To niemożliwe. Tak, to pan. Ja mam dziecko. Pan ze mną. Proszę odłożyć tę butelkę. Sam pójdę, mam nogi, umie chodzić. Co się stało? Ojcze, teraz to już wszystko będzie dobrze.